Cześć kochani, z tej strony Jacek, a dzisiaj będę waszym ukochanym lektorem. Ze względu na to, że w pliku ucierpiał plik audio, w pliku MP4, to będę dzisiaj waszym lektorem i będę jednocześnie na bieżąco analizować, co się dzieje w filmie. Będę starał się przypomnieć sobie, co mówiłem w danym momencie, więc będzie ciekawie. Zaczynajmy! Cześć kochani, z tej strony Jacek, a w dzisiejszym odcinku chyba to jest pierwszy taki odcinek. Pokażę wam, jak zainstalować smart żarówkę Xiaomi Mi Smart LED Bulb Essentials. Myślałem, że nie wziąć Yeelighta, ale postanowiłem wziąć akurat żarówkę od Xiaomi. Niestety mam mniej bogatą funkcjonalność, lecz za to nie ma pewnych wad, które ma żarówka Yeelight. Okej, na froncie opakowania mamy informację, że jest zgodna z asystentem Google i Alexą oraz ma moc świecenia wiązki świetlnej 950 lumenów. Tak, o asystencie akurat mówiłem przed chwilą, jak widzieliście mój palec, a więc synchronizacja już jest ciekawa, nie powiem. Dobra, przejdźmy sobie do odpakowania naszej żarówki. Karton jest dość skromny. Oczywiście mamy plomby gwarancyjne, które w tym momencie ściągamy. Jedna oraz druga. Ok. I teraz możemy sobie otworzyć już nasze pudełeczko. W taki dość ciekawy sposób zamknięte, jak widzicie. Tak, musiałem aż zrobić cięcie. O, i voilà. Dobra. Teraz wyjmujemy naszą żarówkę, która jest schowana w taki plastikowy woreczek, w którym są pakowane takie tanie chińskie urządzenia, oczywiście z oznaczeniem CP7. Tak, pamiętam, bo w tym samym woreczku miałem mój tablet z Windowsem 7. Okej. I tak się prezentuje nasza żarówka. Jest to żarówka Xiaomi LED Bulb, bardzo podobna do tych Yeelight. Tutaj mamy specyfikację, zrobię zoom, żebyście lepiej widzieli. O, jak dobrze widzicie, moc świecenia 950 lumenów, dostosowane do prądu przemiennego 50-60 Hz, 220-240 V, moc takiej żarówki to 9 W, oraz temperatura świecenia od 1700 do 6500 Kelvinów. To jest akurat temperatura barwowa, raczej jest podobna tylko i wyłącznie białego światła, ponieważ dla kolorów te wartości są zupełnie inne. Ponieważ mamy na naszej żarówce, na naszej płytce PCB dzielone diody białe, ciepłe, białe, zimne i kolorowe. W zestawie oczywiście mamy naszą instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną, tak jak dobrze widzicie. Potem sobie przejrzymy instrukcję obsługi, tu już wam daję taki mały spoiler, co mniej więcej w niej się znajduje, ale jak widzicie jest w wersji multi-language i na szczęście jest po polsku. O, zaczynając od strony 49. Ok. Pierwsze co widzimy to dane techniczne naszej żarówki, oczywiście gwint E27, czyli standardowy polski gwint. Mamy oczywiście informację, że to jest żarówka smart, wytrzyma 25 tysięcy godzin i ma w sobie moduł Wi-Fi, dzięki czemu będziemy mogli ją sterować za pomocą naszego telefonu, ale co ciekawe, podłączając ją pod sieć domową, będziemy mogli sterować z aplikacji nawet przy pomocy danych mobilnych z naszego miasta. Częstotliwość robocza pracy modułu Wi-Fi 2,4 GHz, tak. Tak w skrócie podana, maksymalna moc wyjściowa 17,4 dB/mV. Tak się podobało tą jednostkę oraz mamy tutaj też podane wymiary. To chyba jest znaczek Fi 55 na 120 mm. A więc takie są jej wymiary. Ten pierwszy zakładam to jest szerokość, drugi to jest wysokość. Bo nie mamy zazwyczaj podanych trzech wymiarów, jak to się podaje zazwyczaj. Tak, i właśnie o tym teraz mówiłem, jak widzieliście, kierowałem palec. Ciekawe, czy uda mi się to wszystko ładnie synchronizować. Na kolejnej stronie mamy, jak widzicie, krok instalacji naszej żarówki. Także po pierwsze, co musimy zrobić, to wkręcić ją w nasz żyrandol. Co ciekawe, mój wygląda praktycznie identycznie. Chyba w tym momencie nawet go wam pokażę. Tak, dobrze pamiętam. I robimy to, co w instrukcji. Wkręcamy w naszą żarówkę z gwintem E27 pod żyrandol.
I malutki spoilerek, zaraz włączymy światło. Tak jak w instrukcji. Powiem wam, że nieźle się ta żarówka komponuje z moim żyrandolem. I on jest kremowy i żarówka kremowa. Jest dość idealnie. I oczywiście muszę podejść do instrukcji, żeby zobaczyć, że drugą rzeczą, jaką musimy zrobić, jest włączenie światła, tak? Na pewno. Nie używać tego produktu w wilgotnym środowisku. Spokojnie, moja wilgotność w pokoju jest praktycznie minimalna, można powiedzieć. Ponieważ nie mam wentylacji i jedyne tak naprawdę źródło wentylacji to jest uchylanie okna albo robienie takiego pseudomakro. Dobra, a ja to nie o tym miałem powiedzieć. Jeju, mówię tutaj więcej informacji niż praktycznie w tej recenzji tak naprawdę udzielałem, ale dobra, więcej o żarówce. Nie instalować żarówki w wąskich albo słabo... Wąskich albo słabo, co? Nie doczytałem, wybaczcie. Aha, chyba słabo wentylowanych pomieszczeniach o to chodziło. Ale okej, okay, dobra. Tu nasza żarówka siedzi w kloszu. Jak widzicie, tu właśnie mówiłem teraz, że idealnie się komponuje z naszym żyrandolem. Cechy produktu, połączenie Wi-Fi, tak, jest to żarówka smart, sterowanie głosem. To jest oczywiście dotyczy asystenta Google, jak i Alexy. Co tutaj dalej mamy? Informacje o przywracaniu ustawień fabrycznych. Co ciekawe, jak na żarówkę można się poczuć, jakby się tak naprawdę czytało instrukcję od telefonu, a nie od żarówki. Jeżeli jest coś takiego zawarte jak przywracanie ustawień fabrycznych. Bo tak naprawdę w każdym smartfonie jest taka opcja. Zazwyczaj w podzakładką przywracanie. Wiesz, to już zależy, bo w Xiaomi było to ukryte po dodatkowych ustawieniach, ale nie o to chodzi. Tutaj macie taką skróconą instrukcję właśnie, że za pomocą wyłącznika światła możemy wykonać żarówce hard reset, naciskając go kilka razy. Ja już ten hard reset o dziwo robiłem, ponieważ dogrywam mój głos później i musiałem tą żarówkę jeszcze raz skonfigurować. Taka ciekawostka. Co my tutaj mamy? Wyłączenie do użytku wewnątrz pomieszczeń, przed instalacją odłączyć zasilanie, aby nie narazić się na porażenie prądem. Tak, bo przez żarówkę oczywiście nie jest uziemiona na pewno i może polecieć impuls do naszego ciała, ale nie, na pewno. Jeszcze zależy też, bo jeżeli trzymacie za samą żarówkę, za tą końcówkę, która już jest jakby samym plastikiem, to prawdopodobnie jest, że was coś porazi, jest zero. Tutaj mamy jeszcze w innych językach, a więc to już jest końcówka naszej instrukcji, a więc przez papierologię się przewinęliśmy. I odpalamy światło, czyli robimy teraz to, do czego nasza żarówka została stworzona. Czyli ją zaświecamy, jeszcze w toalecie szpital. Co ciekawe. Dobra. Świeci oczywiście od startu światłem takim całkowicie białym. I to takim białym, zimnym, nie jest to jakieś ciepło, oczywiście wszystko możemy dostosować z aplikacji naszej o nazwie Xiaomi Home, którą za chwilę wam zaprezentuję interfejs asystenta Google i synchronizację z Googlem potem będziemy konfigurować, ponieważ to już z tym miałem już pewne problemy i to było już trudniejsze i będę musiał siebie wysłuchać, co wtedy mówiłem akurat w tym wypadku. Oczywiście nie widzę aplikacji Xiaomi Home na liście, ponieważ ma ikonkę tak jednolitą, że kojarzy się z innymi aplikacjami, ale dobra, na samym dole powinna być Xiaomi Home. Taką ma właśnie ikonę. A ja z tym sortowaniem miałem tam troszeczkę, chyba alfabetycznie nawet miałem, ale dobra. Klikamy tutaj, dodaj urządzenie. Ten plusik u góry, w prawym górnym rogu. I oczywiście musimy mieć do tego włączony Bluetooth, jak i lokalizację. Pamiętajcie o tym przy konfiguracji naszego sprzętu. Naszej żaróweczki. Włącz, przejdź do ustawień, tak, zezwolić na ustawienie lokalizacji, ale jeżeli to już zrobiliście z paska powiadomień tak jak ja, no to jak widzicie wykryło tutaj żarówkę. Co mogę zrobić, jeśli nie jest wykryta? On już ją wykrył, co ciekawe. Tylko z parowaniem tutaj był mały, niewielki problem. O, okej, tu jest nasza żarówka, dobra. Połącz z innym routerem, nie można znaleźć routera do nawiązania połączenia. Połącz z innym routerem. Aha, dobra, to jest opcja fabrycznie, którą powinniśmy wykonać. Co ciekawe, i teraz to są sieci, które wykrywa nasza żarówka. To nie są sieci, które wykrywa nasz telefon. To wykrywa nasza żarówka. Właśnie te sieci Wi-Fi, dlatego jest ich nieco mniej niż miałby to wykrywać nasz telefon, ale i tak jest ich całkiem dużo, jak na żarówkę. Ale już niestety nasza żarówka nie jest taka bogata i nie obsługuje sieci 5 GHz.
końcu jest to żarówka poniżej 100 zł, więc z czego tutaj oczekiwać? Oczywiście moja piękna twarz prześwituje na czarnym tle, nie da się tego ukryć. Jeszcze moja sieć się nazywała Nieetyczne, jeszcze nie zmieniłem wtedy nazwy, teraz już się nazywa po nowemu, nie po staremu, hasło WPA przepisane i się łączymy po naszą sieć Wi-Fi. Jak widzicie, żarówka już się podłączyła, teraz przechodzimy do dalszego etapu konfiguracji. Przybliż telefon do urządzenia i tutaj miałem problem z parowaniem, ponieważ nawet jeżeli odsunęliśmy się troszeczkę nieco dalej od naszej żarówki, o, teraz jak widzicie miga i w tym momencie jest etap parowania, ale podczas aktualizacji oprogramowania musicie pamiętać, żeby od żarówki się nie oddalać. Tak to możecie być przy żarówce nawet 1-2 metry przy samym parowaniu, ale przy aktualizacji oprogramowania najlepiej jak będziecie 10 cm od żarówki, dosłownie. Ponieważ będziemy jeszcze robić aktualizację oprogramowania i to jest kolejny spoiler, że taki problem powstanie. Dobra, no, tutaj zrobiłem wyższą jasność ekranu, lecz wtedy ostrość, o dziwo, mojego aparatu będzie gorzej niestety łapać ostrość, chociaż o dziwo jest lepiej, ponieważ LG ma jaśniejszą przysłonę. Dobra, teraz wybieramy sobie pomieszczenie, w tym wypadku sypialnia, w sumie tak można mój pokój najlepiej nazwać, jak to moja sypialnia, tak? Mamy opcję udostępnij domu, udostępnij tylko te urządzenie. To by się przydało, jak będziemy konfigurować asystenta Google, ale to jeszcze przed nami. Z tym będzie sporo zabawy. Chociaż tak naprawdę tam trzeba będzie się tylko i wyłącznie kontem Xiaomi zalogować. Ok, i voilà, nasza żarówka już jest skonfigurowana. Klikamy akceptuj tam postanowienia licencyjne w tym wypadku. I możemy sobie sterować naszą barwą światła, jasnością. Jasność regulujemy przeciągając palcem górę-dół w aplikacji. I żarówka wówczas się ściemnia. Zresztą jak widzicie, już jest nieco ściemniona i jasność światła się zmniejszyła w naszym pokoju. Tutaj mam jeszcze żarówkę halogenową odpaloną, znaczy lampkę z żarówką halogenową, to robiła odblask wyłącznie, żeby był lepszy efekt. Ale powiem wam, że w całości żarówka jest całkiem jasna. I teraz maksymalna jasność, to już chyba widzieliście, ale tak świeci właśnie na maksymalnej jasności. Z temperaturą barwową, tą akurat najzimniejszą. I tak na szerokim kącie pokazuję wam, że cały pokój jest jak na taki mój malutki pokój dobrze oświetlony. Teraz wam pokazuję właśnie jak wygląda ta taka cieplejsza barwa i ona aż w pomarańcz nawet wchodzi, tak jak dobrze widzicie. Ale jeżeli ktoś lubi takie cieplejsze barwy, to jest to całkiem przytulne. To już zależy, aczkolwiek... No, teraz idealnie widzicie, ponieważ ten aparat akurat tak dziwnie ostrość łapie, ale jak się zbliżyłem do żarówki, no to widzicie, jak ten kolor rzeczywiście wygląda. I to nie jest RGB, to jest po prostu, jak dobrze widzicie, po pasku, to jest po prostu cieplejsza barwa biała. Do RGB jeszcze przejdziemy, bo to będzie kilka trybów, które za chwilę sobie poodkrywamy, ale póki co właśnie ta temperatura barwowa tak właśnie... Jak jest ten offset tego paska, w tym wypadku z bardziej temperatury takiej jaśniejszej na ciepło, to tam jest właśnie pewien taki moment, kiedy to cieplejsze, kiedy ta barwa cieplejsza już tak bardziej się zamienia w jaśniejszą, ale jednak ta cieplejsza jest nadal widoczna i to jest takie idealnie połączenie dla mojego pokoju, bo nie lubię takiej maksymalnie takiej całkowicie ciepłej lub też jak to woli określenie zimnej barwy. Dobra, tutaj mamy jeszcze inne tryby, właśnie wam pokazuję jak barwa, czy też przepływ. Barwa to akurat jest RGB, czyli po kolei sobie własny kolor tak naprawdę regulujemy tutaj. Oczywiście jest jeszcze tryb przepływ, do którego przejdziemy. Oczywiście tak wygląda najniższy poziom jasności naszej żarówki. Akurat w tym wypadku na kolorze czerwonym najlepiej jest to widoczne. Bo właśnie żarówka z kolorem czerwonym wymaga najmniejszego napięcia, co ciekawe zasilającego, żeby światło jej było widoczne. Taka ciekawostka, ale mamy też inne kolory. Tak wygląda najjaśniej rany. Mój pokój wygląda w tym momencie jak piekło, dosłownie. Jeszcze mam białe tapety, więc to idealnie pasuje tak naprawdę ta żarówka, żeby robić jakiś tam konkretny klimat, tak? Na szerokim kącie to już w ogóle wygląda epicko z tym czerwonym kolorem. Ale wiadomo, mamy całą paletę RGB, więc możemy sobie kolorek wybrać własny do wyboru do koloru. Tak naprawdę. Jeszcze mamy też możliwość przepływu, żeby te kolory się same zmieniały. Chyba właśnie to jest ta opcja z tego co widzę. Domyślnie jak widzicie tempo jest ustawione dość szybkie, ale ten czas tego przepływu kolorów możemy sobie oczywiście zedytować bez problemu w aplikacji.
Rany, widzicie, tą ostrość na szerokim kącie jest tragiczna, ale co się dziwić, 8 megapikseli, matryca, a sensor też nie za duży. Dobra. Teraz przepływ. I w zasadzie to jest to przenikanie kolorów, o którym mówiłem przed chwilą, tylko najwyraźniej przed chwilą to jednak nie był przepływ, tylko po prostu bawiłem się barwą. I testowałem po prostu, jak szybka jest synchronizacja. Tutaj oczywiście możemy sobie wybrać nasz zestaw kolorów na dole. Zestaw palet naszych kolorów. Ale to jest taka już... Tak, wtedy tej aplikacji jeszcze nie znałem, więc sami widzicie, że pokazywałem wam tak, starałem się wam tak pokazać na oko, bo do końca jeszcze nie wiedziałem, jak się tym bawić, tą aplikacją, więc tak pokazałem wam tu plus minus. O właśnie, jednak się mniejszy wyświetlacz, ostrość od razu idealna, perfekcyjna, nagle z HD na telefonie zrobiło się 4K. I tak właśnie wygląda z szerokim kątem to przenikanie kolorków w tle szpitala jeszcze na telewizorze. Dobra. To będzie bardzo ciekawy materiał, tak wygląda moja ściana. I właśnie z taką białą ścianą takie kolorowe żarówki idealnie się tak uzupełniają, można powiedzieć. Jeżeli macie pokój całkowicie wykończony na biało i dacie kolorową żarówkę do żyrandola, no to możecie tak naprawdę każdą scenę zrobić z taką żarówką. A jeszcze jak do tego dodacie LED na ściany, to już jest w ogóle idealnie. Mamy jeszcze klawisz ulubiony i tutaj mamy kilka predefiniowanych trybów. Jak na przykład zachód słońca, wschód słońca, to są takie tryby interaktywne, które już według pory dnia, jaka jest za oknem, się same zastosują. I na przykład jeżeli chcecie się obudzić z taką symulacją, że słońce rano wschodzi i wy wstajecie, no to właśnie to jest przydatne. Mamy też jeszcze opcję powiadomienia push, tylko ta opcja niestety ma słabą synchronizację, bo próbowałem i tak naprawdę jak przychodziły mi jakiekolwiek powiadomienia na telefon, no to ta żarówka nie migała, tak jak teraz widzicie. Bo powiadomienia push właśnie polegają na tym, że jeżeli przyjdzie nam jakieś powiadomienie, to powinno nam migać tak jak w telefonach iPhone lampa błyskowa, jako taka alternatywa do dioda powiadomień. Bo w iOSie jest taka opcja, żeby użyć tego. Teraz pokazuję wam tryb film, jak wygląda. To jest taki kolor, połączenie koloru fioletowego z białym. Można powiedzieć taka symulacja sali kinowej, mniej więcej jak wygląda to, kiedy rzutnik rzuca obraz nam na ekran, który jest postawiony, właśnie zamontowany tak naprawdę na ścianie, i odbijające się światło właśnie powoduje taką barwę, a nie inną. Także na seans filmowy wiele mamy fajnych, predefiniowanych filmów, żeby zrobić klimacik. To akurat był właśnie ten efekt film. Co my tutaj jeszcze mamy? Namiętna noc, czyli to już jest bardziej... Tak, to jest taka barwa ciepła, wchodząca w kolor pomarańczowy. Można tak powiedzieć. I ona tak na przemian... Jakby właśnie symuluje nam troszeczkę palącą się świeczkę, tak to można opisać. Tak. Tak to mogę w zasadzie skomentować. Pewnie tam było z mojej strony jeszcze wiele ciekawych komentarzy. Ale tak to całościowo mniej więcej wygląda. Tak jak dobrze widzicie. Ustawienie palety RGB też wam pokazywałem. Jakbyście słyszeli, co ja tam mówię, to pewnie byście wiedzieli, czemu pokazuję to drugi raz, ale pewnie chciałem uzyskać ten sam tryb prawdopodobnie, tylko przy użyciu barwy palety RGB. Tą całą namiętną noc chciałem wam odwzorować tak mniej więcej. Ale okej, tutaj aplikacja chyba się zbuntowała. Aha, nawet wywaliło w tym momencie aktualizację oprogramowania żarówki, więc teraz będzie ciekawie, bo będziemy aktualizować nasz firmware naszej żarówce, a to chyba pierwszy raz będziemy robić na kanale, bo aktualizowaliśmy już firmware w telefonach, firmware BIOS-u w laptopie, Windows Update, ale żarówki? No to jeszcze nie. Za chwilę właśnie do tego przejdziemy. Dobra, klikamy aktualizuj w tym momencie. I co my tutaj mamy? Najnowsza wersja oprogramowania. Fixed light blink problem when device is in reboot. Tak. Czyli został naprawiony jakiś problem, kiedy urządzenie się restartuje, że nasza żarówka tak miga.
No i w tym momencie mamy ściąganie oprogramowania i w tym momencie zawaliłem niestety dwa razy, ponieważ podczas już tego etapu aktualizacji musicie mieć telefon dosłownie 10 cm od żarówki. Inaczej zerwę wam połączenie. I mi się to już chyba wtedy przydarzyło z tego co pamiętam dwa razy. Co ciekawe. Dobra. 5%. To ściąganie o dziwo szło bardzo wolno, ponieważ im bliżej się było tej żarówki, tym to ściąganie odbywało się szybciej. Także nasz telefon można powiedzieć, że był tak jakby pośrednikiem w pobieraniu tej aktualizacji, że firmware się pobierał na nasz telefon, a telefon uploadował to do żarówki, ale niestety ja tego wtedy nie wiedziałam i musiałam pobierać tą aktualizację jeszcze raz. Drugi raz, już stojąc te 10 cm od żarówki, żeby ta prędkość pobierania była jakaś optymalna, bo akurat chyba tutaj był wykorzystywany nawet Bluetooth. No, tak jak dobrze widzicie. To jest właśnie ten etap, że z 9-10% już nam wywaliło smutną buźkę, że tak naprawdę za bardzo się oddaliliśmy od żarówki. A więc w tym momencie nawet wam pokazuję, że antena jest w środku, wbudowana w żarówce, tutaj upłynął limit czasu, bo po prostu za bardzo się od niej oddaliliśmy i nas rozłączyło, no. I musimy próbować jeszcze raz. A więc w tym wypadku bym musiał stać bardzo blisko żarówki. Jeszcze pamiętam, że tak, chyba wtedy musiałem się właśnie cofnąć, bo żarówka odmówiła posłuszeństwa po tym niedokończeniu aktualizacji i się przestraszyłem, że w ogóle bryka zrobiłem, ale na szczęście łączyła się z aplikacją. Jeszcze upewniałem się, czy aby na pewno w 100% wszystko działa, ale spokojnie, jednak działa. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego na szczęście była przy tym kropeczka i w tym momencie pobieramy jeszcze raz, już nie popełniamy drugi raz tego samego błędu i stoimy najbliżej żarówki jak się tylko da. Swoją drogą potem bolała mnie strasznie ręka w barku od tego, że stałem przy żarówce 10 cm z ręką wyciągniętą w górę przez jakieś 10-15 minut. Właśnie w taki sposób. Plus sąsiedzi jeszcze pewnie się zastanawiali, dlaczego gość stoi na tapczanie z telefonem w żyrandolu. Dobra, tutaj aplikacja Xiaomi Home. Właśnie chyba wtedy odmówiła mi posłuszeństwa drugi raz. Prawdopodobnie o to chodziło. Chociaż jak widzimy, żarówka jest aktywna. Ale wiadomo, to były moje pierwsze kroki tak naprawdę z tym oprogramowaniem. I w tym momencie jeszcze raz wykonywałem tą aktualizację. I chyba właśnie już właśnie doszedłem w tym momencie do tego, że musimy być jak najbliżej żarówki. I tak stałem przez te 10-15 minut, aż cały pakiet się nie pobrał do końca i nie przegrał na tą żarówkę. Tak to mniej więcej wyglądało, ale potem strasznie mnie ręka bolała. Naprawdę, stałem tak bite chyba 10 albo 15 minut. Bo jeszcze mało powiedziane, że proces ściągania to jeszcze proces przegrywania tego do pamięci EEPROM czy tam NAND w naszej żarówce. Ale jak widzimy, teraz pobieranie idzie znacznie szybciej, ponieważ bliżej żarówki byliśmy. Na szczęście zrobiłem cięcie i rozpoczął się proces instalowania. Żarówka nasza zgasła, chociaż światło było włączone i jak widzicie, sama się zapaliła. Jeszcze kolega z klasy w tym czasie do mnie napisał, tak się ciekawie złożyło, bo widzicie tam dymek czatu na Messengerze. Instalowanie, tak, teraz jest proces właśnie tego instalowania. Powodzenia aktualizacji, no tak, czyli w tym wypadku nasz firmware z naszego telefonu przez Bluetootha przesłał się prawdopodobnie i zainstalował na tej pamięci EEPROM naszej żarówki, czy tam NAND, czy tam flash. Bo nie wiem dokładnie, co tam jest, jeszcze jej nie rozbierałem i prędko nie będę. Dobra. No i tak naprawdę z nowych funkcjonalności nie mamy nic, tylko zostały pewne poprawki wprowadzone, które naprawiają miganie światła właśnie podczas restartowania naszej żarówki. I z grubsza to tyle. Jeszcze tego trybu nie testowaliśmy, który się nazywa właśnie przytulny dom, czyli to jest takie właśnie przytulne, ciepłe światło, nie jakieś zimne. Z taką też odpowiednią jasnością. Wszystko oczywiście to możemy zrobić albo z palety RGB, albo z palety białej i przykładowo zmniejszając jasność, ale mamy takie fajne predefiniowane tryby i jakby ktoś do nas przyszedł czy coś, no to możemy w taki sposób w cudzysłowie zaszpanować tak, albo zrobić nawet miły klimat. Co jest akurat spoczko. Mało jest tych troszeczkę tych trybów, ale jeszcze jest tryb urodziny, no to takie pewnie akurat bardziej coś pewnie jeżdżącego po palecie RGB.
No i tutaj się mało nie pomyliłem. Chociaż tak naprawdę na 3,5 rodziny byłaby większa zabawa, tak mówiąc w skrócie, jakbyśmy ustawili przepływ kolorów i maksymalną prędkość. To by akurat bardziej pasowało na urodziny, a to jest chyba takie powolne przenikanie z tego, co widzę. Tak, takie przenikanie z czerwonego koloru do białego, ale nie leci jednak po całej palecie, po zielonym, po niebieskim. Jak widzicie, tylko właśnie po z czerwonego na biały przenika. A te powiadomienia push, no to chyba jednorazowego użycia tylko i wyłącznie z aplikacji, ponieważ testowałem na aplikacji właśnie na Messengerze, jak ktoś do mnie pisał czy coś, i te powiadomienia tak naprawdę nie wchodziły, także można to, prawdopodobnie jest niedopracowane, albo można wyzwolić to tylko jednym kliknięciem, albo trzeba ustawić dodatkową autoryzację dla powiadomień, żeby ta aplikacja miała uprawnienia do wzbudzania naszej żarówki, a raczej żeby powiadomienia w naszym telefonie miały uprawnienia przez aplikację do wzbudzania naszej żarówki. Tak wygląda chyba najciemniejsza jasność w tym wypadku. To jest chyba ten tryb, który się nazywa upojna noc, czy coś takiego. Czyli to już jest taki bardziej klimaty, takie typowo nocne, jak dobrze widzicie. Takie coś bardziej typu przed spaniem, takie kolory, to jest taka minimalna jasność i kolory takie powoli się przemieniające z fioletowego w różowy. Coś takiego można powiedzieć, więc takie już klimaty bardziej jakby do spania, już zrobić taki romantyczny klimacik. Tak, to się nazywa romantycznie ten tryb, tak w ogóle. Pomyliłem z upojna noc akurat, bo te nazwy są bardzo zbliżone do siebie, ale okej. Okay. Wschód i zachód słońca, tutaj właśnie nie wiedziałem jeszcze o co chodzi, ale doczytałem dokładnie o co chodzi. I właśnie nasza żarówka tak naprawdę uzyskuje konkretną temperaturę barwową zgodnie z czasem, jaki upływa, i on jest pobierany tam z satelity GPS, kiedy wschodzi i zachodzi słońce. Nie doczytałem tam tego na dole, wybaczcie mi, tutaj próbowałem dochodzić właśnie o to, o co z tymi trybami chodzi. Ale teraz jak już robię tą dogrywkę, no to przynajmniej dobrze, że już wiem o co chodzi, dobrze, że wy wiecie. Tak naprawdę. Chociaż może mogliście zrobić akurat pauzę i doczytać po prostu, co ja tam, co było napisane dokładnie pod tym trybem, bo tego akurat nie pisałem. Ale barwa tego światła słonecznego jest taka, jak widzicie. To chyba jest akurat bardziej zachód słońca niż wschód słońca. Bynajmniej na to wygląda. Dobra. To chyba byłoby tyle z innych trybów. Za chwilę będziemy prawdopodobnie przechodzić do konfiguracji asystenta Google, bo niestety takiej stuprocentowej w ogóle integracji nie ma z aplikacją Xiaomi Home i asystenta. Trzeba to skonfigurować przez opcję dodaj urządzenie i logowanie się właśnie z konta Xiaomi na asystenta. Tak to mniej więcej wygląda. Niestety dla fanów Samsunga, właścicieli Samsungów, ta żarówka nie będzie kompatybilna ze SmartThings. Niestety, chociaż Yeelighty są kompatybilne, niektóre wybrane, to jednak Xiaomi nie jest kompatybilne. Oczywiście w ulubionych możemy też zdefiniować tutaj własne tryby, czyli przykładowo zapisać kolorek, na przykład tam czerwony taki świecący, świecący bardzo ciemno, i na przykład nazwać to lub taki fioletowy, jak teraz zrobiłem, i zapisać sobie przykładowo pod jakimś tam trybem, tak? Na przykład taki czerwony i napisać to witam w piekle, i tak sobie zdefiniować ten tryb. Tylko nie wiem, czy właśnie asystent by obsługiwał te polecenia. I chyba teraz przechodzimy do konfiguracji asystenta, z tego co pamiętam. Będziemy robić właśnie tą zgodność z Google Home najpierw. I o tej aplikacji sobie zaczniemy. Jak widzimy, mamy opcję połącz z Mi Home. Tutaj też miałem na początku mega problemy, bo rzekomo wystarczyło tylko zalogować się kontem Xiaomi, a jednak miałem dwa konta, jedno na numer telefonu, a drugie na adres e-mail. I tutaj miałem problem. No devices were found with Mi Home account. Właśnie tutaj miałem ten problem, ponieważ parowanie żarówki z naszym kontem trwa od 5 do 10 minut po sparowaniu jej z kontem Google. Po synchronizacji właśnie tutaj w aplikacji Xiaomi Home. Tutaj trzeba było właśnie przejść do zakładki, bodajże w ustawienia, czy synchronizacja, tutaj konto Facebook, to akurat są ustawienia konta Xiaomi, ale spoko, tutaj walnąłem cięcie i zaraz doszedłem mniej więcej gdzie to było, ale chyba już z tego co widzę to skonfigurowałem. Dodaj inteligentną żarówkę, nawet można poleceniem właśnie dodać to urządzenie, i tutaj wybieramy sobie z naszej listy oczywiście Xiaomi Home lub Mi Home, to się tutaj nazywa,
wyszukujecie po kolei, żebyście nie wyszukiwali po modelu żarówki, bo to nie jest tak jak w smartphone zrobione, tylko w asystencie Google jest to troszeczkę takie bardziej przejrzyste, że po producentach możecie dodać to. Mi Home oczywiście tutaj to się nazywa. Linking with Mi account, no devices were found with Mi Home account. Tak, jeszcze musimy troszeczkę poczekać, aż ta żarówka nam się synchronizuje z naszym kontem. I tutaj miałem też problem, że logowałem się kontem telefonu, a nie moim identyfikatorem Xiaomi, ponieważ te dwie rzeczy się niestety od siebie różnią. Jeżeli nie zlinkujemy numeru telefonu, to logując się identyfikatorem Xiaomi, może być to zupełnie inne konto i żarówka mogła się podpiąć na przykład w tym wypadku do mojego adresu e-mail. Jak widzieliście, był identyfikator konta zupełnie inny, a żarówka przypięła się niestety do mojego numeru telefonu, który był powiązany z identyfikatorem konta o zupełnie innym numerku. Także to nie było akurat to. Nie było to konto, ale zrobiłem synchronizację z dwoma. Tutaj na lapku się zalogowałem i właśnie to jest ten moment, kiedy zwróciłem uwagę i mówiłem wam to, co przed chwilą, pokazując palcem, że musi być synchronizacja za pomocą numeru telefonu, tak w wypadku jak ja założyłem konto Xiaomi, a jak wy założyliście konto Xiaomi, musicie sobie przypomnieć, czy na numer telefonu, czy na adres e-mail. Bo jeżeli w jednym miejscu logowaliście się na konto Xiaomi adresem e-mail, a w drugim adresem telefonu, to są dwa oddzielne konta. Jeżeli nie zlinkowaliście tego pod jedno, to mogą być to dwa oddzielne konta i wtedy właśnie zaczynają się u mnie problemy techniczne, z którymi teraz mamy do czynienia i teraz wam mówię, żebyście tego uniknęli tak na przyszłość, konfigurując jakąkolwiek żarówkę, smart żarówkę Xiaomi. Jeżeli byście chcieli kupić jakąkolwiek smart żarówkę, czy to nie Xiaomi, czy nawet jakąś inną, ale akurat proces konfiguracji żarówki Xiaomi wygląda tak, chociaż innych prawdopodobnie przez Google Home wygląda praktycznie tak samo. Zmień kolor światła na biały. O, i chyba w tym wypadku już... Tak, i w tym wypadku już mi się udało to ogarnąć właśnie. Właśnie ogarnąłem to, co przed chwilą wam powiedziałem, że użyłem złego konta i żarówka musiała mieć troszeczkę czasu na to, żeby się zlinkowała. I teraz w aplikacji Google Home zaczyna nam się wyświetlać i z tego poziomu możemy zmienić jej jasność, kolor, aczkolwiek te kolory są bardziej ograniczone niż z aplikacji Mi Home i właśnie stąd możemy włączyć naszą żarówkę i wyłączyć tak. Tak w skrócie mówiąc. Jasność 2%, minimalna, no nie powiedziałbym, że to jest 2%, powiedziałbym bardziej, że to jest 10%, ale okej, nie będę się kłócić. Z palety kolorów, no jest bardziej ograniczona, na pewno, z tych predefiniowanych, nie miałem możliwości wyboru samego, nawet z poziomu, czy to kodu hex, czy to nawet z palety jakiejkolwiek. Pokaż Kleopatrę w Wikipedii, zmień kolor na... światła na biały. I tutaj właśnie jest ten problem. Jeżeli prosicie go o asystenta o zmianę koloru światła na biały, to on przełącza się na paletę, to on jednocześnie włącza i paletę RGB do tego i jednocześnie światło białe zimne. Dlatego jest to światło niestety trochę ciemniejsze. Zmień kolor światła na różowy. No tak. Tutaj akurat ten róż widzicie taki właśnie bardziej zmieszany z tym białym. A więc niektóre rzeczy z Xiaomi Home są bardziej dokładnie zrobione niż te tutaj zrobione w aplikacji Google Home. Tak jak dobrze widać, więc możecie używać i jednego i drugiego, z czego z aplikacją Google Home jest połączony asystent. Ale właśnie to jest tak zrobione, że zarówno z tej aplikacji, jak i tej aplikacji możecie mieć dostęp do tej żarówki, nawet nie będąc w domu i będąc podłączonym na przykład pod dane mobilne, a nie pod waszą sieć Wi-Fi przykładowo. Z aplikacji Xiaomi Home macie taką możliwość, a z aplikacji Google Home chyba też, tylko musi być u was światło włączone. Oczywiście włączanie, wyłączanie światła, wszystko asystentem Google możemy załatwiać. Na Aleksie nie mogłem wam tego pokazać akurat, bo nie miałem iPhone'a pod ręką, a nikt w mojej rodzinie niestety nie ma iPhone'a, tak się składa, wszyscy na Androidach jadą. Czy to Samsungi, czy to Xiaomi, czy to Redmi, czy to jeszcze coś innego. Czy to Huawei. Dobra. Teraz robimy test właśnie, wyłączamy Wi-Fi, z którym jest sparowana żarówka i teraz będziemy testować, czy będzie działać z danymi mobilnymi. Jak dobrze widzicie, chwilowo się buntuje z aplikacji Google Home, tak jak mówiłem, więc spróbujemy z Xiaomi Home, jesteśmy na danych mobilnych, także jakby nas nie było w domu, teraz robimy symulację, jesteśmy na mieście, korzystamy z danych mobilnych, nie z naszego Wi-Fi i voilà! Za pomocą identyfikatora konta Xiaomi możemy bez problemu naszą żarówkę włączać i wyłączać, będąc gdzieś na mieście. Także jest to naprawdę bardzo w porządku opcja. Jeżeli na przykład mieszkamy na parterze i boicie się o swój dom, no to włączacie wtedy światło w całym domu
i żaden złodziej się nie zakradnie. Dobra. Myśląc już takimi kategoriami, jeżeli mieszkacie gdzieś w domku jednorodzinnym lub po prostu na parterze w bloku, chociaż na parterze w bloku mało jest śmiałków, którzy się włamują do mieszkania akurat, ale tak czasami może się zdarzyć, więc jeżeli macie mieszkanko nieźle wykończone i macie tam wiele cennych rzeczy, no to takie zabezpieczenie ze względu bezpieczeństwa się przydaje. Teraz znów spróbujemy z aplikacją Google Home. Brak dostępu, ale jednak się zsynchronizowało. Po czasie, jak widzimy, z aplikacji Google Home również możemy naszą żarówkę spingowaną z naszym kontem Xiaomi bez problemu obsługiwać, chociaż nie jesteśmy tak naprawdę podłączeni pod naszą sieć Wi-Fi, tylko w tym momencie korzystamy sobie z naszych danych mobilnych. I możemy zmieniać jasność, kolor, wszystko robić. To samo co robiąc na Wi-Fi, tylko akurat nie możemy przez dane mobilne aktualizować oprogramowania naszej żarówki, bo sami widzieliście, że musimy być bardzo blisko jej. Ale przez dane mobilne wydaje mi się, że ta synchronizacja, teraz sprawdzam, jest chyba wolniejsza jak przez Wi-Fi. Widać, że jest chyba większe opóźnienie w odbieranych połączeniach przez żarówkę. Tak jak widzimy, ale to jest 50% jasności, a pokój, jak widzicie, jest nieźle oświetlony. 100% jasności. Tak to właśnie wygląda. No i chyba to by było... To było chyba na tyle? Nie, chyba jeszcze wam tutaj o czymś chciałem wspomnieć. I teraz muszę wyczytać co. A dobra, kochani, teraz próbowałem aplikację od żarówek Yeelight. Co ciekawe, potem udało mi się ją uruchomić z moją żarówką, lecz musicie niestety żarówkę przywrócić do ustawień fabrycznych. Z aplikacji Xiaomi to nie będzie dużej różnicy, bo jest spingowana z waszym kontem Xiaomi, tylko ponownie musicie ją dodać, ale za to będzie wam działać z aplikacją Yeelight, a tam jest wiele fajnych feature'ów, jak na przykład synchronizację z rytmem muzyki, odczytywany z głośnika waszego telefonu lub też z mikrofonu oraz wiele innych ciekawych efektów, które normalnie w aplikacji Xiaomi nie są dostępne. Więc jak widzicie, mamy żarówkę Xiaomi, ale z pakietem naszych dodatków, które są dostępne w droższych żarówkach Yeelight, markowane właśnie pod marką Yeelight. To też jest podmarka Xiaomi, taka specjalna dedykowana dla żarówek. Także jak widzicie, żarówka Essential jednak nie jest aż taka podstawowa. A tutaj z moją lampką biurową fajnie jakby dał radę zrobić synchronizację, ale musiałbym tutaj pobawić się z Arduino. Tak to mogę jedynie tak plus minus synchronizować ten sam kolorek, który mam w mojej żarówce z kolorkiem mojej lampki właśnie przy pomocy tego kółka ręcznego wyboru akurat na lampce. Ale fajnie byłoby zrobić coś takiego z Arduino, żeby się synchronizowało jedno z drugim. Ale dobra, byłoby do tego troszeczkę czujników potrzebnych i trzeba byłoby troszeczkę zainwestować. A dla takiej lampki biurowej z diodami 2 razy po 3 waty chyba, no nie wiem, czy byłoby warto aż tak bardzo inwestować, ale dobra. No i co by tutaj powiedzieć? Smart żarówka jest bardzo ciekawym rozwiązaniem. Jeżeli byście kupili takich więcej, to możecie zawsze właśnie synchronizować je w pełen smart dom i w taki sposób zrobić inteligentny domek jednym przyciśnięciem tak naprawdę w aplikacji włączyć światło lub wyłączyć światło w całym domu, we wszystkich pomieszczeniach naraz lub wybierać sobie po kolei, ale tak jak na jedno pomieszczenie też nie jest źle mieć taką żarówkę. Jest to dość fajna rzecz. Szczególnie jeżeli gdzieś musicie wyjechać czy coś, a na przykład chcecie z drugiego końca Polski lub też świata odpalić światło w waszym domu tam na jakieś pół godziny czy godzinę, bo coś na przykład trzeba zrobić na odległość czy coś. Tak, to akurat taki mało życiowy przykład, ale jest to dość ciekawa opcja. Dobra, kochani, to by chyba było ode mnie na tyle. Tak myślę, bo nawet już film się zbliża do końca tak naprawdę. I mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek taki dla odmiany ciekawy wam się podobał. Mam nadzieję, że byłem dobrym narratorem i starałem się mniej więcej nadążać za tym, co mówiłem w filmie. I trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Cześć!